Witam serdecznie wszystkich zakochanych w miłości, czyli w systemie miłości. Dzisiaj mamy rocznicę śmierci ojca Pio, który również był zakochany w miłości i urodził się dla miłości i umarł dla miłości i znów się urodził już w niebie dla miłości. Bo każdy, kto jest zakochany w miłości, osiąga życie wieczne. A ci, którzy są zakochani tylko w tym świecie, który jest po części antymiłością, antyduchowością i antymaterią. Ten świat jest antymaterią, to jest tylko ten świat. Wyższy świat jest zupełnie inny. Więc obchodzimy dzisiaj święto ojca Pio, jego rocznicę śmierci, piękną. Całe życie pracował dla miłości, tak jak i my robimy, bo całe życie, jak ojciec mówił, poświęcone dla czegoś innego nie ma wartości większej. Natomiast życie bez miłości, no właśnie jest złe. Nie ma sensu, tak mi ojciec Pio powiedział na rozmowach. A życie w miłości ma sens, bo daje satysfakcję i uśmiech, a uśmiech jest tylko z nieba. Ten prawdziwy uśmiech, transcendentny, miłujący wszystkich i przebaczający. Zacznę dzisiaj od bajeczki, którą kiedyś napisałem. Parę takich bajeczek. W trzecim tomie powinny one tam być kiedyś. Więc czytam. Z wielką swobodą, luźno, bez faktów naukowych i filozoficznych koncepcji. Kolorowy motylek myślał czasem nad lekkim swoim życiem. Fruwał w różne miejsca, gdzie wiatr go prowadził. I śpiewał wesoło. Och, życie, jakie jesteś piękne, zachwycające. Kocham fruwać, siadać na kwiatki, podziwiać świat z wysoka. Nigdy się nie nudzę, żyjąc sobie beztrosko pewnego pięknego przedpołudnia, gdy zmierzę nad piękną polanę, wpadła mu myśl. Piękne formy są zaledwie odbiciem czegoś jeszcze piękniejszego. I nazwał to piękniejsze atrakcją. W niedługim czasie spotkało motylka coś cudownego. Motylek zakochał się. I świat stał się dla niego jeszcze bardziej kolorowy i wspaniały. Gdy wypowiedział magiczne słowa „kocham cię”, od razu pojął, że świat jest tylko tłem czegoś stokroć cenniejszego niż atrakcja. I określił to bezgraniczną miłością serca. Widzicie, mały motylek, a tak dużo wiedział. I tak był zakochany. Umiał myśleć. Tak jak ojciec Pio kiedyś mówił. Ciesz się, że już możesz myśleć w tym świecie. I motylek mówił właśnie, że świat jest tylko tłem czegoś jeszcze stokroć cenniejszego. Dzisiaj rozmawiałem ze Sławkiem, zadzwonił do mnie, chyba z godzinę gadaliśmy o różnych sprawach, o tym tle Schumana i ten motylek właśnie powiedział, że to jest tylko tło, ten świat materialny, tło Schumana jest tylko tłem. Jest tylko tłem do życia w tym świecie, a oryginalny świat jest poza zasłoną. Ten świat oczywiście jest stworzony nie przez Boga, to już o tym wiecie, Sławek też to mówi, tylko przez, jak to jest w Biblii nazwane, że tym światem rządzą zwierzchności i moce wielkie, ogromne. Więc to ci, którzy projektowali ten świat, no bo jak wyszliśmy z nieba, to zaczęły się projekty różne. Na początku nie były jeszcze one takie złe, ale potem się to wszystko degradowało. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak wrócić z powrotem poza sferę elektromagnetyczności, poza kody, jakie są w tym świecie, poza strach, poza cierpienie. Tak jak Jezus mówi, że ten świat jest tylko atrapą i przeminie. Postać tego świata przemija, więc cała ta elektronika, bioelektronika, wszystko to światło, które widzimy, które czujemy, które nas w jakiś sposób na nas działa i nami steruje, bo bez słońca nic się tutaj nie dzieje, bez wody się też nic nie dzieje, jak ojciec mówił.
że życie jest tylko tam, gdzie jest woda, no i jest światło, to materialne. Więc to wszystko działa tutaj i nami kieruje. Musimy iść spać, musimy wstawać, reagujemy na różne zjawiska fizyczne, elektromagnetyczne. Tak samo i nasze ruchy, wszystko działa na prądzie, na synapsach, na przeładowaniach między elektryką a chemią w naszych układach. To wszystko działa w łączności, i to dość dobrze działa, w łączności z tym światem, który przemija. No ale tak, żeśmy zakochali się w tym świecie, że chcemy w nim trwać. I dopiero Jezus, jak inni, Ojciec Pio, czy wielcy święci, przychodzą tutaj nam to uprzytomnić, że musimy zrezygnować z tego, z tej maszyny tego świata, z jak Fula to określała, z szata tego świata. To ten szatan, ta nauka cała, ta bioelektronika, ta chemia, to wszystko to jest szata tego świata. I potrzebujemy zbawicieli i synów światłości, aby się uwolnić od tego świata. Bo wpadamy w jego ręce i poprzez zmysły, poprzez atrakcję tego świata zaczynamy się w nim babrać, brudzić. Wojny wywoływujemy, strach, nienawidzimy, kłócimy się, stwarzamy jakieś systemy, idee, które nie służą duszy, tylko temu światu. Bo mądrości nie ma w tym świecie. Jest tylko czysta matematyka i fizyka tak naprawdę. I my działamy na czystej matematyce i fizyce, no i te wszystkie bio, które są. I to jest sterowane przez świadomość. I my żyjemy w tym tle. Oczywiście są te fale mózgowe, to co wam Sławek mówił. I też wam powiedział to, co mi ojciec powiedział, że tym światem, dzięki czterem osobom, czterem joginom tak naprawdę, ojciec mi tak powiedział, ten świat jeszcze istnieje, ponieważ oni są, rozumieją tą moc. Ojciec Pio jest jednym z tych joginów właśnie. Rozumieją tą moc, znają tą elektrykę tego świata, te atomy tego świata i mogą swoją mocą, poprzez miłość tylko, co się dzieje, bo bez miłości to nic nie pójdzie, wszystko pójdzie w złym kierunku. Poprzez miłość podtrzymują jeszcze ten świat, bo zginą, bo władcy tego świata, rządzący, premierzy, królowie, prezydenci ulegają temu światu, bo za duże mają bogactwa i wydaje im się, że tu jest koniec całego nieba, że tu jest niebo. Im się tak wydaje. No i zaczynają poprzez swoje egoizm, miłość własną do siebie i ta maszyna wewnętrzna zaczyna działać na niekorzyść innych. I wymyśla się różne systemy, różne reakcje. Telewizja jest jedną z tych strumieni tej szaty tego świata, tej maszyny właśnie, która steruje naszą świadomością, lękiem, wytwarza lęk. Dlatego, jak mówię, że te telewizje, zwłaszcza telewackie, one, zauważcie, jak one strasznie atakują teraz Kościół, atakują to, co dobre, ośmieszają wszystkich z prawicy ośmieszają, księży jak atakują, wyciągają wszystko, tak jakby to nie byli ich bracia. Tylko jakieś diabły, w których oni sami zresztą nie wierzą. Więc nie można tak, jak masz rodzinę, to przecież nie będziesz narzekał i podawał do sądu swojego brata czy siostrę. No nie, tak się nie robi. I w świecie polityki podobnie jest. My jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Nie powinniśmy się atakować, a jednak się atakujemy. Ale z drugiej strony też trzeba umieć powiedzieć nie, tak jak Jezus powiedział. Stał się znakiem sprzeciwu. Powiedział nie, ta droga jest zła. I my wiemy, że lewactwo jest złe. Liberalizm, który nie prowadzi do idei życia wiecznego, do miłości, jest zły. Wszystko się bierze z tej świadomości, z tego organizmu wszechświata, z tej maszyny tego świata, który krąży i bardzo dobrze działa w różnych systemach energetycznych. Ale my, i ja wam tu mówię, bo ja się tym nie chcę zajmować, to już wam Sławek tam pewne rzeczy powyjaśnia. Mnie tylko chodzi
żeby mówić o miłości, bo wtedy ta energetyka cała, która jest na tym świecie, się przemienia na coś lepszego, na coraz lepszą, coraz lepszą. I władcy tego świata dorastają w rodzinach takiej energii i oni już potem promieniują. I takich joginów, o którym ojciec mówił, że czterech jeszcze takich potężnych, co podtrzymują ten świat, że może jeszcze istnieć, to powinno być dużo więcej. I myśmy wszyscy jesteśmy, którzy tak rozumiemy, poprzez miłość jesteśmy tą światłością. To, co święty Paweł mówi, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, bo to jest ten system, ta szata tego świata, ten ból rodzenia, oczekując na synów światłości. Więc wszyscy powinniśmy być synami i córkami światłości, aby pokonać ten świat. I Jezus też przyszedł i jest tam nawet napisane, że On zwyciężył ten świat, tą maszynę, tą atrakcję tego świata. To, co Motylek mówił, że potrzebujemy zrozumienia bezgranicznej miłości serca. I to, co mówił ojciec Pio właśnie, że miłość nie ma miar. Miarą miłości jest miłość bez miary. I to jest właśnie pokonanie tej maszyny tego świata, szaty tego świata, tego szatana, lewactwa, zła, wojen i tego wszystkiego. A wprowadzenie do serca światłości, miłości, dobra, przebaczenia, miłości do wszystkich. No ale jeśli się poddamy i pójdziemy na kompromisy ze złem, ze złymi ideami, ze złymi ludźmi i staniemy się jedno z nimi, no to co? To nic z tego nie wyjdzie. Dlatego trzeba być znakiem sprzeciwu i mówić, jeśli czujesz mądrość i miłość, trzeba mówić, gdzie jest prawda, po której stronie. A ci zamazują prawdę i ta maszyna tego świata tak zamazuje, oni cię przekupią, przez wszystko cię przekupią. Przez dobre stanowiska w państwie, czy gdzieś tam, czy w firmie, za dobre płace, za premie. Wszędzie już powiedzą ci, że rób to, a my ci wynagrodzimy. Tylko kłam na przykład. Cały czas kłam, tak jak pewien pan N, teraz ma proces, powiedział z PO, oczywiście on jest, to mówił, że kłamać i się wypierać wszystkiego. Na okrągło kłamać. I my mamy swoich sędziów i nie bójcie się, kłamcie, wszystkich was uratujemy. To jest właśnie szata tego świata. To jest zło. I tą drogą nie wolno iść. Trzeba iść drogą mądrości, dobra, piękna, szlachetności, rycerstwa. Ojciec mówi, że masz być rycerzem piękna, dobra i rycerzem Matki Najświętszej. No to jestem rycerzem, wy też jesteście. Cały czas wam tu pokazuję właśnie Matkę Boską. Teraz mamy Ojca Pio, więc on zakochany w miłości wrócił do nieba i walczył z tym światem, uświadamiał, edukował cały czas nas, a w San Giovanni Rotondo spowiadał po 10-12 godzin, nieraz 16, rozmawiał z ludźmi na okrągło, tłumaczył im, jaką drogą mają iść, żeby osiągnąć życie wieczne i pokonać maszynę świata, ten kosmos, to słońce. Bo jak Biblia też mówi, której nie lubię, że tam jest słońce, które nie razi, a tu mamy słońce, które nas spala. Jak wyskoczysz za bardzo, za blisko, albo poza atmosferę, no to już się może meteoryt uderzyć. A tak to się tutaj spala. Już mówiłem wam o Księżycu, to ojciec też powiedział, że już ludzką ręką został przesunięty kiedyś. No i że Księżyc zbiera te meteoryty, właśnie różne kamyczki i uderzają. Widzimy, jakie tam są kratery od tych kamyków. Tak to by wszystko waliło prawdopodobnie w Ziemi. To ojciec mi powiedział, że to jest osłona Ziemi, ten Księżyc nasz. No to widzicie, jak to jest w tym świecie. Trzeba wracać. Trzeba wracać do oryginału, jak mówił Platon również. Do tych idei pierwotnych. Czyli do życia wiecznego. Nie żyć w cieniu, tylko żyć w światłości. A całe to zło, które widzimy na świecie, te, jak mówię, te idei, te wszystkie fiksacje w tym świecie, wojny, cierpienia, to są właśnie życiem w cieniu, życiem w złu, w maszynie
szatańskiej, która jest łatwo sterować. Taki Putin powie, że mobilizacja i milion ludzi na wojnę. No to widzicie, w jakim to świecie żyjemy. Przelać krew, zabrać komuś terytorium, zburzyć domy, mieszkania, rodziny, pomordować, rozproszyć dużo toksycznych związków w bombach. No dzieci, ekolodzy, tak krzyczeli, że tu kopciuchy, że to, że tamto. No do czego? Tam, stamtąd jakie wieją straszne rzeczy. Tutaj nikt się nie protestują, ci zieloni. Niech tam jadą i protestują, niech się wieszają na czołgach, na samolotach, na dronach i nie krzyczą. Dlaczego nie krzyczą? Bo to jest zdrada, to jest ta ciemna moc właśnie. Pod pozorem dobra. To, co mówi święty Ignacy Loyola w swoich rekolekcjach, które przechodziłem miesiąc czasu. Wszyscy jezuici przechodzą, jako braciszek przechodziłem też. A to właśnie mówi, że anioł ciemności pod pozorem blasków, aniołów światłości. I ci ekolodzy to są właśnie aniołowie światłości. Tylko, że akurat mają czarne skrzydła. Wszystko jest pod pozorem światłości, pod pozorem mądrości. Tak, Niemcy wspaniale, oni będą rządzić, będą tego, a chcą nas zniszczyć wszystkich tutaj razem z ruskimi. Więc to jest szata tego świata, maszyna tego świata, energia bioelektryczna, organiczna. To są właśnie te wszystkie mechanizmy, które sterują łatwo. Jest w nie wejść nieświadomie. Wysyłać różne myśli, bo myśli to też jest energia elektromagnetyczna. Ona się zamienia. Nasza myśl to przecież się zamienia w słowo, więc energię, falę elektromagnetyczną. I różne są te fale. I w mózgu są różne fale i tak dalej. Więc to, co znacie, i to wszystko działa na naszą świadomość. Jeśli jest dobra edukacja, są synowie światłości, są córki światłości, mówią o miłości, tak jak ojciec Pio, Franciszek z Asyżu, czy inni, jak Teresa Wielka, Jan Bosko, no to pokonujemy to szatę tego świata, idziemy w dobrym kierunku. No ale świat teraz idzie w złym kierunku, to już przecież widać, ewidentnie. Dlatego Iskra z Polski, jak ojciec mówił, Faustyna, powinna się rozprzestrzeniać z wiedzą, z dobrą wiedzą, z dobrymi rozwiązaniami dla państwa, dobrą strukturą państwa, żeby można było osiadać łatwo na sferze duchowej, na tej chmurze duchowej, żeby nie tej komputerowej chmurze, tylko duchowej chmurze, żebyśmy wszyscy byli tam ulokowani i dążyli do tego, aby wyjść z kręgów tego świata. Wyjść. My musimy nie uczestniczyć, tylko wyjść do oryginału, do nieba. I ojciec Pio po to się pojawił na tym świecie, taką wiedzę nam przekazywał, żeby właśnie wyjść. Żeby żyć już tu ostatni raz. Nie dać się wmanipulować w szatę tego świata i znowu być niedobrym, zmanipulowanym i innych manipulować, jak politycy głównie to robią i jacyś pseudoduchowni. I znowu wracamy w ten świat. Dlatego ojciec mówił, że prawie rzadko kto się tu zbawia, bo wszyscy są zmanipulowani przez energię tego świata. Przez to, co święty Jan mówił, że największą pokusą są właśnie oczy. Oczy, przez oczy najwięcej jest pokus. Bo widzimy ten świat realny w konturach takie, jakie są, a nie mamy duchowości, to wchodzimy w ten świat. To nam się podoba, to chcemy mieć, a już nie myślimy o wyższych rzeczach, a przecież można mieć piękniejsze rzeczy, wieczne rzeczy, wspaniałe, transcendentne, ale my w tamto już nie wchodzimy, tylko w to. I całe to lewactwo właśnie chce, abyście wy weszli w ten świat, w tą energię, a nie w tą drugą. Bo tutaj oni mogą się wyżywać, mogą wami manipulować, krzywdzić was, wywoływać cierpienie i zgliszcza na tym świecie, żeby się wam nie powodziło. Pozornie będą mówić, że chcą dobrze dla was, ale tak naprawdę chcą źle. Bo ich egoizm już jest tak ogromny, że ta energia zła, ta maszyna zła opanowuje ich najbliższych, grona, swoich partyjniaków, państwo. Tak jak mówiłem wam, że jeden człowiek potrafi zniszczyć cały naród, ojciec Pio mi mówi. No to widzicie, Putin niszczy cały naród. Muszą uciekać już teraz nawet z Rosji. Z federacji, bo się boją iść na front. No to coś strasznego.
Dobra, to bajka była. Przeczytam wam jeszcze coś. Jakieś jedno zdanie przynajmniej. Z mojego drugiego tomu. Pamiętajcie, sklepik jeszcze funkcjonuje. Tam są MP3 nagrane przez aktora wrocławskiego. Nagrywa się jeszcze jeden tom. I jest przecena książek. Tam po 60 zł prawie chyba można kupić. Arek to wyprzedaje już. Nie chce prowadzić sklepiku. To, no to tak musi być po prostu. Taki jest czas. Bo jest trudny czas dla wszystkich. Więc możecie taniej kupić. I gadżety też są przecenione. Sobie wejdźcie systemmiłościwiesia.pl tam, albo systemmiłości.pl, bo jest przekierowanie. Więc sobie zobaczycie, jak coś was zaciekawi, to sobie kupicie. Najważniejsza jest ta wiedza, bo ona właśnie odblokowuje nas i powoduje, że wiedza z tych książek właśnie, z tych, co napisałem, co mi ojciec Pio kazał pisać, żeby pokonać maszynę świata, pokonać szatę tego świata, pokonać miernotę tego świata, miernotę elektryczną, miernotę bioelektryczną. To wszystko są miernoty. One tylko działają do pewnego czasu, potem umierasz i albo idziesz do nieba, albo wracasz z powrotem, jeśli uległeś tej wizualizacji świata. Bo oczy popychają do tego. Wyobraźnia, bo tak naprawdę to wyobraźnia są, wyobraźnia jest naszymi oczami, ale ponieważ prawdziwymi oczami nieba, ale ponieważ dusza jest tak skonstruowana, jak i w niebie, tak i na ziemi, dostaliśmy zmysłowe oczy w tym świecie, które widzą barwy i formy tego świata i to nas kieruje w ten świat, a my musimy widzieć ten świat. Ja tak, oczywiście, bo inaczej jak nie będziesz widział, to również w słupa, jak będziesz szedł, mi przejdziesz na czerwonym świetle i cię zrobi z ciebie placek. Ale chodzi o to, żeby użyć tych wszystkich zmysłów ku miłości. Ku miłości, ku dobru, rozumieć te zmysły, ten świat. Jak zrozumiesz ten świat, że idzie on w kierunku tego świata znowu, więc musimy się wyrywać z tego świata, żeby osiągnąć życie wieczne. No gdzie to jest? Tu. Kilka myśli wam przeczytam z drugiego tomu. Przez cały dzień mówi się o sprawach świata doczesnego. No właśnie o tym przed chwilą mówiłem. A to jest takie trudne, męczące i niewygodne. Przeszkadza naturalnej chęci posiadania nadziei. Pomimo obciążenia nas światem, trzeba się starać pomiędzy myślami, znajdować kawałki wiecznego domu. Da się to zrobić. Kawałki wiecznego domu, bo tutaj jest, ojciec powiedział, że jest coś z nieba na tym świecie, że Ziemia ma coś z nieba i że jest tu przedsionek nieba, że ta maszyna świata istnieje jakby niezależnie, ale jeśli się wzniesiemy wewnętrznie do światłości, bo światłość jest miłością i odwrotnie, to poczujemy ten kawałek wiecznego domu i będziemy tęsknić za, żeby się uwolnić od tej ośmiornicy, która nas opanowała. Ośmiornica to jest ten świat, ten kołchoz. Żeby się od tych macek uwolnić, to musimy być szczerzy, kochać, dbać o dobro, o piękno, o szlachetność, o nieoskarżanie i kochanie wszystkich jednakowo. To się oderwiemy od tej, handry, nie handry, jakoś to się inaczej nazywało. W każdym razie od tej ośmiornicy, od tych macek, które nas trzymają przy tym świecie. Trzeba się odrywać. Święta Teresa Wielka, która jej dzieła też czytałem, z XV wieku, która schodziła, to mówiła o tych komnatach właśnie wewnętrznych, o tej twierdzy wewnętrznej. Że żeby żyć w tej twierdzy, wtedy będziesz niezależnym od tego świata. Będziesz mógł wszystko robić, co się da. Musisz opłacić rachunki, ugotować, posprzątać, wszystko co trzeba, Będziesz, mimo to będziesz zawsze niezależny. Jak się będziesz w tej wewnętrznej twierdzy, jesteś poza światem, jesteś w transcendencji, związany z Bogiem i z wiecznością. Nie z lewactwem i nie z ideami tego świata. Wtedy jesteś blisko Boga.
i możesz zobaczyć ten kawałek domu duchowego, niebiańskiego. Ale trzeba w to wchodzić codziennie. O, i Teresa mówiła właśnie, że w tej wieży są takie okienka na końcu. I w tej twierdzy i na wieży są okienka. Jak za daleko wyjdziesz, wyskoczysz przez to okienko w ten świat, to cię ta maszyna pożre i będziesz zmanipulowany, zmanipulowana tym światem. Będziesz gonił, nie wiadomo za czym, będziesz używał tego świata i używek różnych zażywał, które ci nie służą. Będziesz szalał i bez zrozumienia kompletnie, tak jak politycy to robią i oszukują, kłamią, jakieś biznesy robią lewe i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to wyjście z tej twierdzy, ale kiedyś byli w twierdzy, bo wszyscyśmy w niebie byli i wyszliśmy z tej twierdzy nieba. Teraz musimy na nowo zbudować sobie tą twierdzę wewnętrzną, twierdzę nieba i tylko zaglądaj, wychodzi, zrobi to, co trzeba i wracaj z powrotem, bo inaczej nas pożre ten świat. Święty Tomasz Akempis, nie święto, nie był święty. Tomasz Akempis fajnie powiedział właśnie, bo ja studiowałem na początku Tomasza Akempis, taką książeczkę malutką, bardzo, bardzo często, przez 2 lata. To mówił, że właśnie tam jest takie napisane, że ile razy wyjdzie w świat, to mówi o tej właśnie twierdzy, ile razy wyjdzie w ten świat, w łączność z tym światem, zawsze się pobrudzi, zawsze przywraca brudny. No bo taka jest prawda. Zawsze się pobrudzimy, jeśli nie mamy tej wewnętrznej twierdzy. Wtedy możemy wszystko robić. Być artystami, być rolnikami, nauczycielami, czymkolwiek. Czy buty robić jak Sławek? No. Co się chce? Czy się w ochronie jest, czy się jest policjantem, czy się jest żołnierzem? No, to... no też wszystkim, no ale no, widzicie, ja... to jest przykre, że po co są wojska, żeby się bronić przed, no to jest straszne, to jest naprawdę, no widzicie, ale święty Michał Archanioł w tym świecie mówi, też przychodzi do mnie i mówi, przychodzę do ciebie z całym swoim wojskiem, ale oni nie walczą na działa armaty, tylko właśnie walczą z szatą tego świata, z tą maszyną tego świata, abyśmy nie wpadli w ręce i pomagają nam, jak mogą. Więc, no a tutaj te wojska, no to są fizyczne, to jest walka fizyczna już, wręcz oko w oko, ząb za ząb. To, co Jezus akurat zniósł, to, bo Żydzi mieli ząb za ząba, Jezus zniósł to. Mówił, że już nie będzie ząb za ząb, ale nadstawić drugi policzek. Ale z drugiej strony Jezus mówił, że trzeba być znakiem sprzeciwu też. Widzicie, że trzeba umieć być dialektyczny w tym wszystkim i rozumieć dobrze, że też trzeba być znakiem sprzeciwu i powiedzieć nie. I tu z jednej strony nadstawiasz policzek, a z drugiej strony mówisz nie, stawiasz tam opór. Bo to jest złe, nie zgadzam się na to zło. Nie idę w układy, w kompromis z tobą, bo ty źle robisz. No i już. Mafie tak działają właśnie, wciągają ludzi, ludzie idą na kompromis. Pamiętacie, jak komuna do partii się zapisywali, PZPR wszyscy, bo no chociaż szli na kompromis, bo mieszkanie będzie, bo to, bo tamto, a potem się wpisywali, no i że komuna miała dużo członków, no bo w połowa to byli oczywiście przeciwnicy i niezwiązani, ale się dali wciągać niektórzy. I postkomuna dalej dzisiaj jest w Polsce, jest komuna, ta po lewej stronie, ta bolszewia cała właśnie, to jest właśnie komunizm, postkomunizm, liberalizm, to jest bolszewia, bolszewicy to są. No niestety tak to wygląda. Trzeba to wiedzieć, ale kochać, nie nienawidzić, tylko kochać i pociągać ich do, żeby wyszli z tej trajektorii, z tej elipsy, w którą wpadli, nie mogą się wyrwać. Trzeba odejść od tego. Najbliższa pora, to będzie dobrze dla Polski wtedy. Jeszcze jedną myśl. Byt materialny zaprogramowany jest tak, aby przyćmiewał wszystko, aby poza nim społeczeństwo nie widziało prawdy o oryginalnym świecie. Można to pokonać. Można to pokonać. Sercem i głową. Sercem umysłowym. To jeszcze na koniec, o, to już przekroczyłem wszystko, tak mi się wydaje. No dobra.
Jeszcze Maćka wam przeczytam na koniec. Maciek też jest dzieckiem światłości, jest synem światłości. Kiedyś coś będzie mówił, ale na razie wszyscy milczą, boją się wychylić. Może nie boją, tylko nie chcą, nie ten czas jeszcze dla nich. My ze Sławkiem tu po prostu bierzemy i torujemy drogę innym, którzy rozmawiali. Kiedyś będą pewnie też opowiadać się różne rzeczy, albo przynajmniej potwierdzą, że, że ojciec Pio taką wiedzę przekazywał. Teraz czytam Maćka wiersz, który też jeździł na rozmowy z ojcem Pio. Tytuł: Mojżesz Polski. Brat mojego Boga, Lech Wałęsa, brat mojego Boga, Donald Tusk, brat mojego Boga, Noe, Jan Paweł II, jakaż wiara poróżniła łąkę z łąką, Polkę z Polakiem, Lech, nasz mały Mojżesz, zaklął Czerwone Morze, a w kondukcie uciekli i wierzący w klapie sutanny proroka w Maryję. Jak i niespodziewanie malarzy Czerwonego Morza wszyscy. Nasz Lech Mojżesz zostawił Polskę na pożarcie Złotemu Cielcowi. No bo wtedy zdradził, pamiętacie, mówiłem, że obalił z Tuskiem i z PSL-em i z Konfederacją, chyba jakoś też tam, jakoś inaczej się nazywali wtedy chyba. W każdym bądź razie obalili premiera i cofnęliśmy się, premiera Olszewskiego, cofnęliśmy się, zdrada, więc nasz Lech Mojżesz zostawił Polskę na pożarcie Złotemu Cielcowi, czyli właśnie tej energii ciemnej. I jego wiernych lichwiarzy i tuskoliberałów. Ich mowa zaklęta jak ogarek i świeczka jednocześnie. Jednym tchem, tak i nie. Mój osowiały naród. Demoralizowany z ambon letnią nauką. Mój nieusłyszalny Noe, Jan Paweł. Każda jego nuta, każda zapisana strofa i każde słowo brzmią niezmiennie. Tak, tak, nie, nie. Taki był Jan Paweł. Kto tę miłość pokochał? Lech Wałęsa, mały prorok, brat nie mojego diabła. Donald, wierny Cielcowi i utopijnej, ateistycznej miłości. Oni, bracia mojego diabła, nie mojego diabła. Naród jest Bogiem, wymaga uklęknięcia i spowiedzi przed Nim. Oczu proroka, co jest bratem mojego Boga. Taki wiersz. Na koniec macie od Maćka, który też rozmawiał, jeździł na rozmowy z ojcem Pio. Też pisze różne rzeczy. To trzymajcie się, to tyle na dzisiaj. Cieszmy się, że... A, jeszcze ojciec Pio właśnie mówi, może przypomnę, że jak umarł, to przez miesiąc nie było rozmów, nie przychodził do pani Krysi, tak mi mówiła. Pewnie tam jakąś mieli libację w niebie, zakrapianą miłością i przez miesiąc no, po prostu się cieszyli, że ojciec Pio spełnił misję, długo żył, więc dużo cierpienia, więc tam się poszedł i odpoczywał i bawił się z aniołami i z całym towarzystwem niebiańskim. Po miesiącu wróciły rozmowy, już ojciec Pio znowu rozmawiał w Nowej Hucie, już w San Giovanni Rotondo, już go nie było oczywiście, bo tam już umarł i leżał nieprzytomny w maszynie i w cielcu tego świata, w szacie tego świata, a tutaj już znowu wracał na rozmowy do Nowej Huty i dalej były rozmowy. W 1968 roku zmarł, ja przecież zacząłem rozmowy gdzieś koło 81 czy tak jakoś w tym czasie, wcześniej miałem jeszcze rok listy, się zaczęły rozmowy, więc ojciec już był w niebie wtedy, z nieba
tutaj do nas przychodził. To trzymajcie się i nie martwcie się. Życie wieczne istnieje wbrew temu, co mówią komuniści i inni ateiści. No to pa, pa.